Cześć, chcę pokrótce opowiedzieć Ci o moim werblu Polmuza 14 na 8 cali, czyli głębokim werblu klonowym, który od niedawna zagościł w moim instrumentarium. Uważam, że jest to instrument bardzo ciekawy. Żeby było bardziej wiarygodnie, to test na zasadzie one shot, bez żadnych cięć, bez żadnej dodatkowej obróbki dźwięku. Poza tym moje nowe postanowienie noworoczne, żeby bardziej oszczędzać swój czas, także po prostu tak jak pójdzie, tak opowiem i pokażę, jak ten werbel brzmi, plus jak można, co brzmieniowego można z nim zrobić. Ja go najczęściej stroję na tak zwaną szmatę, czyli na niski strój. Werbel tak, po pierwsze wizualnie piękny, cóż więcej powiedzieć. Po prostu nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście instrument powinien przede wszystkim brzmieć, ale jeśli ktoś przykłada wagę do wyglądu, do samej ekskluzywności instrumentu, to jest to dla mnie absolutny rarytas. Cienki korpus, tu jest bodajże chyba 5, a może nawet 4 mm. I tak jak wspomniałem, 8 cali głębokości, 14 średnicy. Zanim jeszcze o tym werblu powiem, to dopowiem, że moim absolutnym ulubieńcem jest werbel z orzecha włoskiego, również Polmuza, 6,5 cala głębokości. Uwielbiam ten werbel, jest nie dość, że jest bardzo precyzyjny artykulacyjnie, jest bardzo uniwersalny, nie jest zbyt nachalny brzmieniowo, bo orzech włoski jest jednak troszeczkę cichszy, a zarazem też i przenikliwy, i skuteczny, kiedy trzeba, dynamicznie. No po prostu uwielbiam ten włoski, orzechowy werbel. Nie włoski, tylko powiedzmy, że polski, Polmuza. Natomiast brakowało mi takiego klika, no i jednak chciałem też sprawdzić, jak to będzie z głębszym dzieckiem w rodzinie, stąd pomysł na klonowy werbel. Czyli najpierw jeszcze parę dźwięków wydobędę z orzecha. I za chwilkę już przejdę do właściwego testu, czyli werbla klonowego. No dla mnie ta orzechowa artykulacja jest absolutnie genialna. Ok, werbel tenże właśnie głęboki. Głównie, jak powiedziałem, stroję w sposób niski. Służy mi jako po prostu dodatkowy werbel niżej strojony w gruwach. Tutaj trudno mówić o jakiejś wybitnej artykulacji, no bo po prostu jest nie dość, że nisko nastrojony, sprężyny są też dość mocno opuszczone. Jeśli je trochę podciągnę bardziej, to zobaczymy, co się stanie artykulacyjnie. No troszkę oczywiście ściśnie się brzmieniowo instrument. Ale jest czytelny również w swoim zakresie niskiego stroju. No dobra, to teraz troszeczkę pokombinuję, pokazując, że tak powiem, ekstremalnie niskie ustawienie. Na tym tutaj widzisz patencie. Zrobiłem to tak, że mam obręcz tłumiącą. Dookoła na naciągu położonym jest to bodajże Evans. Cienki Evans, znaczy podwójny Evans HD Dry lub jakiś odpowiednik jego, o ile pamiętam. I jeszcze zakleiłem go, jak widać, mocno taśmą, żeby wytłumić ewentualne pozostałe przydźwięki. To teraz zrobię taki ekstremalnie niski strój. Zobaczymy,
jakie brzmienie uzyskam i co się stanie z artykulacją, z reakcją sprężyn. Naciąg sprężynowy też jest w tym momencie dosyć luźno naciągnięty, rezonansowy. Czyli za chwilę też i podziałam w tym charakterze, w tym zakresie. Tutaj mam już bardzo, bardzo lekko napięty górny naciąg. Dodam, że nie jest on nowy, ten naciąg. Troszkę teraz opuszczę sprężynę poluźnie. Brzmienie oczywiście się wydłuża, sustain. I mam już bardzo rasowy klap. Trochę może przesadziłem. Teraz podciągnę nieco naciąg rezonansowy, żeby zobaczyć, co się stanie z reakcją sprężyn w momencie, kiedy naciąg dolny będzie mocniej naprężony. Naciąg jest akurat fabryczny Polmuza. Powiem szczerze, że to była wersja dosyć budżetowa, mimo że wygląda naprawdę ekskluzywnie ten instrument. Troszeczkę zależało mi na przytanieniu, bo wiadomo, dla muzyków trudne czasy, a nic nie ma za darmo. Chciałbym przy okazji rozwiać pewne wątpliwości, że endorserzy czy ludzie, którzy reklamują sprzęt, testują, dostają coś za darmo. To tak nie działa, zresztą i nie powinno działać, no bo przepraszam bardzo, ja nie jestem fanem socjali i dla muzyka też jest, przynajmniej dla mnie, największą radością to, że mogę na instrumentach zarabiać i dawać innym zarabiać, również robiąc fajne rzeczy, takie jak instrumenty, i to jest taka wówczas, że tak powiem, sytuacja wymienna. Także jeśli liczysz na coś, że na jakieś darmowe rzeczy w życiu, no to cóż, gratuluję. Nie o to w tym chodzi. Okej, ale koniec wymądrzania się. I zobaczmy, co teraz się stało z reakcją sprężyn. Teraz podciągnę. Teraz sprężyny bardziej się ciągną, bo naciąg też jest bardziej, że tak powiem, czule odzwierciedla ich brzmienie. O, teraz jest zwarty, skupiony. Kawał mięcha. No dobra, ale jeśli ktoś jest, że tak powiem, bardziej wegański, to zaraz go odmięsimy. To znaczy nie odbiorcę, a werbel. Czyli niestety, chociaż bardzo lubię to brzmienie i naprawdę mi się spodobało, ale tak, po pierwsze podniosę strój, czyli teraz z kolei dosyć wysoko go nastroję. To jedna rzecz. By za chwilę pozbyć się całego tutaj ustrojstwa i założyć taki zwykły, typowy tłumik i też ustawić go jako już normalnie, że tak powiem, brzmiący werbel w takim klasycznym stroju. Czyli podciągam w miarę równomiernie z każdej strony o kilka obrotów, aby uzyskać brzmienie, powiedzmy, medium. Zobaczymy, co się teraz wydarzy.
przypomniał mi się taki stary hit światowy. Streets of Philadelphia. Tu już słyszymy wyraźnie ten charakterystyczny klonowy punch, click. Tu już jest kawał mięcha, mimo że werbel już jest wyżej nastrojony. A no tak, miało być wegańsko. No niestety nie za bardzo się udało. Okej, jedziemy jeszcze dalej, wyżej, jeszcze wyżej. I na tym na razie krótkim brzmieniu, wytłumionym z każdej strony, pozaklejanym, jak ściany małolata plakatami Britney Spears. Dobrze. O, Britney Spears to chyba za moich czasów dawnych, teraz to już są inne gwiazdy. I... No, teraz troszkę opuszczę sprężyny. Pojawił się przyjemny ogonek. Jeszcze wydłużę ogonek. Jeszcze troszkę. No i przyszła chwila prawdy, niestety. Zedrę cały tutaj mechanizm tłumiący. I całkowicie otwieram brzmienie. Zobaczmy. Ze sprężynami. Teraz użyję tłumika zewnętrznego. Nieco opuszczę sprężynę. Jeszcze bardziej opuszczę sprężyny. I teraz opuszczę nieco brzmienie górnego naciągnięcie, naprężenie górnego naciągu, czyli strój bardziej medium. Środkowy rejestr, zobaczymy jak to się będzie brzmieniowo przedstawiać. Troszkę bardziej naciągnę sprężyny. Tak naprawdę werbel już jest w stroju bardziej niskim niż średnim. No ale cóż, możemy tak dalej i dalej.
badając charakter instrumentu w różnych warunkach ciśnienia i temperatury, jak mawiają naukowcy. No i cóż, powiem nieładnie, na koniec dla mnie werbel ten jest po prostu zajebisty w każdym charakterze i stroju. Zachowuje swoją tożsamość, ten właśnie swój charakter klonowy, potężny, ale kiedy trzeba to delikatny i subtelny. Także tyle na temat werbla. Można lubić klon lub nie lubić. Uważam, że ten instrument naprawdę robi robotę i jest jednym z moich ulubionych werbli. Zaraz obok, nawet nie tuż po, ale obok orzechowego, orzechałowskiego, który też, tak jak powiedziałem na początku, bardzo sobie cenię. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Zapraszam oczywiście do odwiedzenia strony producenta. I mówię to zupełnie za darmo, bo za to niestety nie płacą mi. Cześć.